Fragment zapisków z meczu Polska-Meksyk czyta Andrzej Mastalerz. Chyba była ręka. Czy była ręka? Lewandowski w polu karnym jest przewracany, nie ma gwizdka arbitra, ale wydawało się, że Meksykanin we własnej szesnastce zagrał piłkę dłonią. Natomiast gwizdek sędziego wciąż milczy. A my patrzymy na to, co się działo w polu karnym. Raczej nie ma mowy o zagraniu piłki ręką. Zastanawiamy się, czy Robert Lewandowski nie był faulowany i wydaje nam się, że... Tak! Jest wideoweryfikacja, w której sędzia cały czas analizuje tę sytuację. Czekamy na decyzję arbitra, żeby za chwilę wskazał na 11 metr. On już wie. On już wszystko wie. Wszystkie oczy skierowane na sędziego. Rzut karny! Karny dla reprezentacji Polski, ale... Karny to nie gol.